Olá, você chegou ao Megascópio. O que você vai ouvir agora é um trecho do audiobook polonês com legendas em português do livro Tempo de Desprezo, capítulo 3, escrito por Andrzej Sakowski. Esse trecho foi postado originalmente com legendas em inglês no canal Giltoniel 1173, e essa reupagem com a legenda em português foi feita com sua permissão. Todos os direitos de tradução dos livros pertencem à editora WMF Martins Fontes. Na descrição desse vídeo você encontra o canal original dos textos legendados em inglês, tal como mais informações sobre o audiobook, links para adquirir os boxes de The Witcher e as redes sociais do Megascópio. Se gostar do trecho, considere deixar o seu like e inscrever-se no canal, seu apoio é muito importante para nós. Com os avisos fora do caminho, aproveite o trecho. O vídeo a seguir possui fortes conotações sexuais e é recomendado para maiores de 18 anos. Jan? Jestem tu. Gdy ty uczyłaś się w Aretuzie, gdy sypiałaś w komnatce takiej jak ta, czy miałaś laleczkę, bez której nie potrafiłaś zasnąć? Którą w dzień sadzałaś na sekretarzyku? Nie. Yennefer poruszyła się gwałtownie. Ja nie miałam nawet laleczki. Nie pytaj mnie o tamto, Geralt. Proszę cię, nie pytaj. Aretuza. Szepnął, rozglądając się. Aretuza na wyspie Tanet. Jej dom. Na tak wiele lat. Gdy stąd wyjdzie, będzie dojrzałą kobietą. Przestań. Nie myśl o tym i nie mów o tym. Zamiast tego... Co, Jan? Kochaj mnie. Objął ją. Dotknął. Odnalazł. Yennefer w niewiarygodny sposób miękka i twarda zarazem westchnęła głośno. Słowa, które wypowiadali, rwały się, ginęły wśród westchnień i przyspieszonych oddechów, przestawały mieć znaczenie, rozpraszały, zamilkli więc. Skupili się na poszukiwaniu siebie, na poszukiwaniu prawdy. Szukali długo, pieczołowicie i bardzo dokładnie, lękając się świętokradczego pośpiechu, lekkomyślności i nonszalancji. Szukali mocno, intensywnie i zapamiętale, lękając się świętokradczego zwątpienia i niezdecydowania. Szukali ostrożnie, lękając się świętokradczej niedelikatności. Odnaleźli siebie, pokonali lęk, a w chwilę potem znaleźli prawdę, która eksplodowała im pod powiekami przeraźliwą, oślepiającą oczywistością, rozdarła jękiem zaciśnięte w determinacji usta i wtedy czas drgnął spazmatycznie i zamarł. Wszystko znikło, a jedynym funkcjonującym zmysłem stał się dotyk. Minęła wieczność, powróciła rzeczywistość, a czas po raz wtóry drgnął i znowu ruszył z miejsca, powoli, ociężale, jak wielki, wyładowany wóz. Geralt spojrzał w okno. Księżyc nadal wisiał na niebie, choć to, co stało się przed momentem, w zasadzie powinno strącić go na ziemię. Jejku, jej. Powiedziała po długiej chwili Yennefer, wolnym ruchem ścierając łzę z policzka. Leżeli nieruchomo wśród rozburzonej pościeli, wśród dreszczu, wśród parującego ciepła i wygasającego szczęścia, wśród milczenia, a dookoła kłębiła się niewyraźna ciemność, przesycona zapachem nocy i głosami cykad. Geralt wiedział, że w takich momentach telepatyczne zdolności czarodziejki były wyczulone i bardzo silne. Myślał więc intensywnie o sprawach i rzeczach pięknych, o rzeczach, które miały sprawić jej radość, o wybuchającej jasności wschodu słońca, o mgle wiszącej o świcie nad górskim jeziorem, o kryształowych wodospadach, przez które skaczą łososie tak lśniące, jak gdyby były z litego srebra, o ciepłych kroplach deszczu uderzających w ciężkie odrosy liście łupianu. Myślał dla niej. Yennefer uśmiechała się, słuchając jego myśli. Uśmiech drgał na jej policzku księżycowym cieniem rzęs. Dom? Spytała nagle Yennefer. Jaki dom? Ty masz dom? Chcesz zbudować dom? Przepraszam cię, nie powinnam. Milczał.
Był zły na siebie, myśląc dla niej, niechcący pozwolił jej odczytać myśl o niej. Ładne marzenie. Yennefer lekko pogładziła go po ramieniu. Dom. Własnoręcznie zbudowany dom. W tym domu ty i ja. Ty hodowałbyś konie i owce, ja uprawiałabym ogródek, warzyła strawę i gręplowała wełnę, którą wozilibyśmy na targ. Za grosz uzyskany ze sprzedaży wełny i różnych ziemiopłodów kupowalibyśmy to, co nam niezbędne. Dajmy na to miedziane sagany i żelazne grabie. Co jakiś czas odwiedzałaby nas Ciri z mężem i trójką dzieci. Czasami zajrzałaby Triss Merigold, by pobyć kilka dni. Starzelibyśmy się pięknie i z godnością. A gdybym się nudziła, przygrywałbyś mi wieczorami na własnoręcznie zmajstrowanych dudach. Gra na dudach, jak powszechnie wiadomo, jest najlepszym remedium na chandrę. Wiedźmin milczał. Czarodziejka chrząknęła cicho. Przepraszam cię. Powiedziała po chwili. Uniósł się na łokciu, pochylił, pocałował ją. Poruszyła się gwałtownie, objęła go w milczeniu. Powiedz coś. Nie chciałbym cię stracić, Jen. Przecież mnie masz. Ta noc się skończy. Wszystko się kończy. Nie. Pomyślał. Nie chcę, by tak było. Jestem zmęczony. Zbyt zmęczony, by akceptować perspektywę końców, które są początkami, od których trzeba wszystko zaczynać od nowa. Ja chciałbym... Nie mów. Szybkim ruchem położyła mu palce na wargach. Nie mów mi, czego chciałbyś i czego pragniesz. Bo może okazać się, że nie będę mogła spełnić twych pragnień, a to sprawi mi ból. A czego ty pragniesz, Jen? O czym marzysz? Tylko o rzeczach osiągalnych. A ja? Siebie już mam. Milczał długo i doczekał chwili, gdy ona przerwała milczenie. Geralt, kochaj mnie. Proszę. Kocham cię, Geralt. Początkowo nasyceni sobą, oboje pełni byli fantazji i inwencji, pomysłowi odkrywczy i spragnieni nowego. Jak zwykle rychło okazało się, że to zarazem za dużo i za mało. Zrozumieli to jednocześnie i ponownie okazali sobie miłość. Gdy Geralt oprzytomniał, księżyc nadal był na swoim miejscu. Cykady grały zajadle, jak gdyby i one chciały szaleństwem i zapamiętaniem zwalczyć niepokój i strach. Z pobliskiego okna w lewym skrzydle Arytuzy ktoś, spragniony snu, wrzeszczał i pomstował srodze, domagając się ciszy. Z okna z drugiej strony ktoś inny, o bardziej widać artystycznej duszy, entuzjastycznie bił brawo i gratulował. Ach, Jen! Szepnął wiedźmin z wyrzutem. Miałam powód. Pocałowała go, a potem wtuliła policzek w poduszkę. Miałam powód, żeby krzyczeć, więc krzyczałam. Tego nie powinno się tłumić. To niezdrowe i nienaturalne. Obejmij mnie.